Dominik, miałam wrażenie, że w drugiej połowie trochę puszcza w opałach, ale dla ciebie jest to bardzo dobry mecz. Mam wrażenie, strzeliłeś bramkę, dzięki tobie puszcza, zapewnia sobie zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Jak ty na gorąco ocenisz to spotkanie? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że drużyna wygrała mecz. Może w drugiej połowie nie było całkowicie pod kontrolą, Odra dochodziła do sytuacji. Koniec końców, no, liczy się końcowy wynik i bardzo dobrze, że wygraliśmy ten mecz i patrzymy już na kolejne. Wiesz, jakie dzisiaj jest święto? Nie mam pojęcia. Dzisiaj jest święto Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc po takim meczu chyba kalorie się nie liczą. Nie liczą oczywiście, że nie. Zobaczymy, co tam wleci po meczu. Na pewno coś kalorycznego, tak myślę. Tę metę powoli już widać i pytanie, wolicie, że ta meta już do Was się zbliża, czy im dalej w las, tym ciemniej i tym większe oczekiwania macie Wy wszyscy i wszyscy dookoła Was? Tak naprawdę jeszcze układ tabeli pokazuje, że niczego nie można być pewnym, można być na samej górze, można być też na samym dole. Najważniejszy jest każdy kolejny mecz i żeby w każdym meczu punktować, to jest najważniejsze. Przed nami mecz z GKS-em Katowice. Jaka to będzie puszcza w tym meczu? Agresywna, walcząca do końca, jak zawsze.